Traktat Wersalski ma w gruncie rzeczy naprawdę sporo wspólnego z Wersalką, którą możesz kojarzyć z tego, że oglądałeś albo oglądałaś na niej telewizję w trakcie wizyty u dziadków. Państwa takie jak Francja i Wielka Brytania miały decydujący wpływ na kształt postanowień tego dokumentu i jak okazało się, że w sumie to wszystkie jego zapisy pasują do rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego, jak Greta Thunberg do studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria naftowa, to przyjęły postawę właśnie takiego wnuczka, który leży sobie na Wersalce z założonymi rękami, zajadając rosołek albo wcinając coś na słodko. Rozgrywająca się w latach 1914-1918 pierwsza wojna światowa zebrała w Europie krwawe żniwo. W sumie to tak krwawe, że osoby bez zespołu stresu pourazowego i stanów lękowych były w miastach na naszym kontynencie równie trudne do spotkania w okresie dwudziestolecia międzywojennego, co łososie albinosy albo... łosie albinosy. Albo uczeń, który przeczytał Całych Krzyżaków. Nie, dobra, jednak zmieniam zdanie. Faktycznie osoby bez stresu pourazowego były równie trudne do spotkania co łososie albinosy, no bo chodzi o to, że były bardzo trudne do spotkania. A czy możesz pochwalić się tym, że widziałeś łosia albinosa? Łososia. Teraz się pomyliłem w drugą stronę. Jak zapewne wiesz, ta wojna to w dużym uproszczeniu kłótnia dwóch obozów, państw centralnych i serdecznego porozumienia, czyli państw ententy. Centrum w 1918 roku musiało oddać wyższość entencie, no i tak z państw centralnych po kolei wykruszały się kolejne właśnie państwa. 11 listopada 1918 roku podpisany został rozejm Niemiec z państwami ententy i swoją drogą stało się to z jakiegoś powodu w wagonie kolejowym i pewnie znasz tę datę bardzo dobrze, bo zbiegła się ona z wymuszeniem na zaborczym bingo, żeby powiedzieli na głos słowo Polska i zobowiązali się, że w kolejnych latach też będą to robić, no bo odzyskaliśmy niepodległość. Jesteś zwycięzcą! Ale nie uprzedzajmy faktów, no bo właśnie zakończenie konfliktu, jakim była wojna światowa, która niby trwała 4 lata, ale serio to stało się dla państw w Europie areną do rozwiązania wszystkich niesnasek i spin, które tworzyły się w trakcie koncertu mocarstw przez ostatnie, powiedzmy, 100 lat, no trzeba było po prostu wszystko poukładać. I właśnie tym, przynajmniej w teorii, zajmowali się dyplomaci, politycy oraz wojskowi, którzy w trakcie trwającego łącznie ponad rok ciągu konferencji pokojowych dyskutowali nad tym, jak wymyślić Europę na nowo. Swoją drogą, wymyślenie Europy na nowo jest bardzo atrakcyjnym hasłem i brzmi to po prostu dobrze. I wydaje mi się, że może być używane uniwersalnie, niezależnie czy mówisz o regulacji układu sił po 4 latach zabijania się, czy wprowadzaniu nowej opłaty od odbiegającej od normy wtyczki do kabla ładującego telefon. Zawsze będzie to wymyślanie Europy na nowo, to się po prostu dobrze sprzedaje. Szybko okazało się, że politycy reprezentujący mocarstwa, które wygrały wojnę, będą w trakcie organizacji obrad, jakby to określili eksperci w tym temacie, lekkostronnicze. Powiedzieć, że obrady w Wersalu nie były w pełni sprawiedliwe i nie uwzględniały każdej z racji, to jak stwierdzić, że elektrownia w Bełchatowie odrobinkę kopci. Zacznijmy od samego faktu, że w konferencji wojskowej brało udział bardzo wiele państw. Nie było jednak tak, że dowódcy wszystkich krajów zasiedli przy okrągłym stole i rozmawiali o tym, kto czego potrzebuje, kto jakie ma problemy. O ile państwa takie jak na przykład Francja czy Anglia miały przez cały czas trwania konferencji całe sztaby ludzi oddelegowanych tylko do tego, żeby regulować i tworzyć prawo i koncepcje dotyczące wizji Europy po 1920 roku, o tyle na przykład taką Polskę reprezentowała dwuosobowa delegacja. Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. I są to oczywiście znakomite i cenione w tamtym czasie w całej Europie nazwiska, ale gdyby na Europejski Festiwal Filmowy, gdzie większość krajów posiada nominacje w każdej kategorii, 40 zaproszeń VIP i 8 ekip realizatorskich, z Polski zaproszono tylko Bogusława Lindę, to z całym szacunkiem dla pana Bogusława Lindy, moglibyśmy nie dostać aż tyle uwagi, ile potrzebujemy. Językami na konferencji dodatkowo był francuski i angielski, a depozytariuszem, czyli krajem, który przechowuje wszystkie akta i dokumenty oficjalne, był rząd Francji, który mógł dzięki temu po prostu kontrolować całkowicie ustalenia w trakcie każdego z tych zjazdów dyplomatów. Jeszcze zabawniej miała się sprawa stosunku do przegranych I wojny światowej. Przedstawicieli tych krajów po prostu na konferencję nie zaproszono. Można więc w sumie powiedzieć, że wygrana strona konfliktu zawarła pokój i ustaliła jego warunki sama ze sobą. I w sumie nie jest to nawet jakiś szczególnie śmieszny żart, który ja tutaj napisałem, bo faktycznie tak było. Bo faktem historycznym jest, że do przegranej strony odsyłano po prostu postanowienia Traktatu Wersalskiego, by władze je ratyfikowały, czyli po prostu podpisywały. I w sumie nie było zbyt wielkiej różnicy, czy podpiszą, czy nie, bo i tak przegrały wojnę i od teraz modna jest tylko utworzona chwilę wcześniej z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Liga Narodów, która dyktuje wszystkie warunki. Przejdźmy więc teraz do postanowień Traktatu Wersalskiego, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że wynikają one bezpośrednio właśnie z tego wszystkiego, co przed chwilą powiedziałem, czyli z faktu, że Traktat Wersalski był mniej jak efekt debaty międzynarodowej, a bardziej jak wynik rozmowy łamanym angielskim gdzieś
gdzieś w pubie na południu Anglii albo na północy Francji. To dlatego praktycznie połowa ustaleń traktatu wersalskiego polega na kompleksowym, systemowym, bezpośrednim i realizowanym w trybie natychmiastowym gnojeniem Niemiec. Zwycięskie państwa uznały wspólnie, że polityka zagraniczna Niemiec doprowadziła do wojny, a w konsekwencji do całego zła, jakie odegrało się w latach 1914-1918 na świecie. Cesarstwo Niemieckie, a raczej świeżo upieczona Republika Weimarska, poza stratą wizerunkową, jaką było po prostu przypięcie łatki agresora odpowiedzialnego za każde zło tego świata, utraciła terytorium z praktycznie każdej strony. Francja odzyskała dla siebie Alzację i Lotaryngię, Belgia część Walonii i miast granicznych, podobnie jak Dania i Czechosłowacja. To znaczy Dania i Czechosłowacja dostały coś innego niż część Walonii, ale po prostu chodzi o to, że były to dość symboliczne zyski. Polska odzyskała no w sumie niepodległość, ale dla Niemiec oznaczało to przede wszystkim utratę większości Wielkopolski i znaczną część byłych Prus królewskich, no i do tego za sprawą powstań i plebiscytów, także większą część Śląska, przynajmniej większą z tego punktu widzenia przemysłowego. Ale o tym powiem Ci w innym odcinku. Z perspektywy naszego kraju może być istotne, że powstanie Polski zapowiedziała tak zwana deklaracja wersalska, która przewidywała otworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa z wolnym dostępem do morza. Niemcy zostali dodatkowo zmuszeni do zadeklarowania, że nie mają roszczeń terytorialnych wobec Austrii, na którą od zawsze ostrzyli sobie pazurki, oraz że akceptują powstanie takich państw jak Polska i odpowiadają im nasze granice. To była próba po prostu zaczarowania rzeczywistości. Z innych terytoriów danego cesarstwa niemieckiego wydzielono kilka stref autonomicznych, kilka pod nadzorem międzynarodowym, do tego Luksemburg i wolne miasto Gdańsk. Państwa Ententy, jakby przewidując, że niemieckie społeczeństwo na wieść o postanowieniach traktatu może zareagować w podobny sposób, co rycerz zakonu świętego Sebastiana, kiedy powiesz mu, że ubrał się dziewczyńsko, zdecydowały dodatkowo o rozbrojeniu, czyli demilitaryzacji Niemiec. W części 5 traktatu nakazano zmniejszenie liczebności armii niemieckiej do 100 tysięcy żołnierzy i zakazano wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej, czyli poboru. Zakazano także posiadania na stanie oraz produkcji sprzętu wojskowego w Niemczech, co oznaczało, że produkcja czy samo badanie takich technologii jak łodzie podwodne czy samoloty bombowe było po prostu zakazane z mocy prawa. Dodatkowo fortyfikacje, umocnienia i w ogóle infrastruktura wojskowa na granicy zachodniej, czyli granicy głównie z Francją, musiały zostać zniszczone, by ułatwić ewentualne doprowadzenie Niemców do porządku, a na pozostałych obszarach zakazano wznoszenia nowych fortyfikacji tego typu. Cesarstwo niemieckie w myśl traktatu wersalskiego miało więc po 1920 roku dysponować małą armią, uzbrojoną głównie w pałki i plujki na trujące strzały, wykorzystujące w walce jedynie naturalne zróżnicowanie terenu. Ale jakby tego było mało, mocarstwa zachodnie zdecydowały się okupować dodatkowo terytorium Niemiec, żeby osobiście z perspektywy POV obserwować wejście w życie i stosowanie się do wszystkich tych postanowień. Z tego względu na zachód od Renu, z kilkoma przyczółkami na wschodzie, utworzono strefy okupacyjne. Jakby tego było mało i Niemcy, czytając traktat wersalski, tylko do tego miejsca nie czuli się, jakby cała Europa wyżyła się na nich za wszystkie czasy, to dorzucono jeszcze obciążenia ekonomiczne. I tutaj sprawa jest prosta jak droga do poprawki w semestrze, podczas którego omawia się lalkę. Niemcom kazano oddać bardzo, bardzo dużo kasy. Francja i Wielka Brytania uznały, że po raz pierwszy w historii reparacje wojenne zostaną wypłacone jako rekompensata za faktycznie poniesione w wyniku działań wojennych straty, które miała wycenić pracująca oczywiście bez udziału Niemców, całkowicie niezależna, złożona z francuskich i angielskich oficjeli, komisja odszkodowań. Ponieważ w rzeczywistości Ententa miała taką pozycję, że mogła sobie wrzucić losową kwotę i Niemcy musieliby zobowiązać się do jej spłaty i tak, wysokość tych odszkodowań była tak nierealistycznie, odjechanie wysoka, że ostatnie wpłaty, i to też po znacznych zaniżeniach, Niemcy dokonali dopiero w 2010 roku. A co no? Przyjęcie, albo raczej narzucenie tych zobowiązań na Niemcy razem ze wszystkimi innymi ograniczeniami, o których mówię w tym materiale, w latach 20. XX wieku doprowadziło do tak szerokiej zapaści ekonomicznej, że patrząc na wykresy kondycji gospodarki Republiki Weimarskiej, nawet Rów Mariański zaczyna mieć kompleksy i próbuje pracować nad sobą i się troszkę pogłębić. Kondycja Niemiec po rozpoczęciu wprowadzania postanowień traktatu w życie była tak zła, a perspektywy do tego stopnia no żadne, że parę dni po zapoznaniu się z treścią wersalskich postanowień rząd niemiecki podał się po prostu do dymisji. I don't want to live on this planet anymore. I na kilka lat zapanowała sytuacja w stylu ostatni gasi światło. Kogo wypadnie, na tego bęc. Rządzenie Republiką Weimarską było zadaniem tak trudnym i łączącym się z tyloma problemami, że podobno straszono nim studentów na zachodzie, mówiąc, że jak będą niegrzeczni, to dostaną weimarskie Ministerstwo Finansów albo Obrony Narodowej.
Skrzywdzenie gospodarki i społeczeństwa znajdującego się w samym centrum spraw europejskich z perspektywy lat było błędem tak wielkim, że aż intrygującym. Jednocześnie bardzo ludzkim, bo wynikającym z jednej strony z próby wpływania na mechanizmy społeczno-polityczne, których, jak historia pokazuje nam raz po raz, po prostu nie umiemy ogarnąć, ale z drugiej strony po prostu wynikające z chęci zrewanżowania się jednego społeczeństwa, domniemanych ofiar, na drugim, domniemanych agresorów. Jeśli na rozprawce maturalnej albo w rozmowie ze znajomym zabraknie ci przykładów albo tekstów kultury obrazujących to, że zemsta nie jest dobrym rozwiązaniem, to traktat wersalski nadaje się do tego znakomicie. I z perspektywy 100 lat historii widzimy to jak na dłoni. Absurdalne postanowienia i niemożliwe do wprowadzenia w życie postulaty stworzyły w niemieckim społeczeństwie oraz innych państwach centralnych grunt tak podatny do rozwoju ideologii totalitarnej, że pod względem żyzności i składników odżywczych wpędzał on w kompleksy czarnoziemy. Ustalenia dotyczące ograniczeń w zakresie badań militarnych i zabronienie niemieckiemu rządowi zapewnienia poczucia bezpieczeństwa własnym obywatelom doprowadziło nawet do rzeczy, która wcześniej w tym zakresie wydawała się całkowicie niemożliwa, czyli szeroko zakrajonej współpracy na linii Berlin-Rosja. Państwa te, by przełamać postanowienia traktatu, zawarły układ w Rapallo i do czasu dojścia Adolfa Hitlera do władzy prowadziły ścisłą współpracę w zakresie militarnym i politycznym, niezależną od ogromnej różnicy systemów społeczno-politycznych. Co? Jak to? Trochę tak, jakby w reakcji na ograniczenie terenów łowieckich dla wilków w celu stworzenia szkółki leśnej przez Lasy Państwowe, stado wilków sprzymierzyło się z pobliskim kołem łowieckim i władzami białoruskimi. Sam sprzeciw wobec postanowień traktatu wersalskiego wśród Niemców stanowił jedno ze źródeł popularności NSDAP. I w sumie tak jak trudno dziwić się Niemcom, że w latach 20. i 30. XX wieku byli naprawdę wkurzeni, tak samo trudno dziwić się podstawie programowej, że temat traktatu wersalskiego uznawany jest za naprawdę ważny. Stanowi on w sumie klucz do zrozumienia tego, co stanie się później, kiedy cała Europa po raz kolejny stwierdzi, że czas na rundę drugą okładania się nawzajem. Mam nadzieję, że ty po obejrzeniu tego filmu stwierdzisz, że czas na rundę drugą moich materiałów i obejrzysz sobie coś jeszcze. Bardzo ci dziękuję, że oglądasz moje rzeczy. Zapraszam cię na mojego Instagrama. Przede wszystkim zapraszam cię do tego, żebyś z uśmiechem i z radością podchodził do życia albo podchodziła do życia. Cześć!